Trener roku 2023 Maciej Janikowski jest ze mną. Gratulacje, trenerze. Co dla trenera znaczy odbiór takiej nagrody? Co znaczy? Mogę powiedzieć tak, że na szczęście to nie jest mój debiut jakby w tym, więc troszkę mi już tak łatwiej przyjmować, bo to już chyba trzeci albo czwarty tytuł. Ostatni chyba był z Wabankiem, jak biegał, to prawie 10 lat temu, także tak jak już o tym wspominałem, że no tak dosyć rzadko udaje się taki tytuł, mimo tego, że wydaje się, że to łatwiej niż wygrać na przykład derby, ale wczoraj jakoś tak, przynajmniej mnie za często to się nie udawało i uważam, że to jest jednak bardzo trudno. No i cieszę się, że tak no w pewnym sensie pod koniec już mojej tu działalności, bo to już 54 sezon mój, że się jeszcze udało. Sanżar, ty za to po raz drugi zdobyłeś tytuł czempiona jeźdźców. Jakie to jest dla ciebie? Dobry wieczór, jeszcze raz. No, dzięki trenerowi Janikowsku. Dał wygrać dwa razy szansę, żeby derby. Naprawdę, ufam tego trenera i uważam. I to, że marzyłem sobie, kiedy tutaj przyjechałem do Polski. Jeśli pan mówił, jak chcesz być czempionem, może Adam Wojrzykam albo Walickam pracować, nie? I u trenera Walickiego też pracował i trenera Janikowskiego. Dzięki treneru dużo mnie uczył i dużo nagrody wygrałem. I dwa derby, to nie każdy trener da mnie dwa derby wygrać. I troszkę w tym roku miałem kontuzję. Trener sam woził mnie szpitalem, szanował mnie jak swoje. Tak, i bardzo lubię, kocham trenera i dziękuję za to wszystko. Trenerze? Nie wiem jeszcze taki derby, jeszcze kiedy będzie. Już 2001 rok byłem czempion, wtedy trener dał mnie szansę wygrać derby arabskie i 23 teraz byłem czempion i też wygrał derby. I nie wiem jeszcze kiedy dalej, kiedy będzie to. Jestem bardzo zadowolony z tego sezonu. No to jest mój pierwszy sezon taki dobry. Trenerze... Wygląda z tego, że jak będą derby, to trzeba Sanżara zamawiać. W tym duecie wychodzi. Widzieliśmy też na filmie, jak Sanżar właśnie po zwycięstwie w derby złapał się za buzię w odruchu emocji, ogromnych wrażeń, które były związane z tym. Za to trener mówił, że sam trener nie byłby w stanie wiele zrobić. To ekipa tworzy trenera i konie. No myślę, że to... Wszyscy praktycznie zdają sobie z tego sprawę, no nie wszyscy może o tym mówią, ale ja już trochę w swoim życiu i przeżyłem i ileś tam kilkadziesiąt lat trenuję i doskonale wiem, że to te wszystkie sukcesy to my jesteśmy jakby tylko tym podpisem i tym adresem i odbieramy to, natomiast pracują na to wszyscy, duży zespół ludzi, naprawdę to tak się wydaje, nie tylko nawet pracownicy stajenni, którzy bezpośrednio to tworzą, ale jeszcze i właśnie pomoc, mnóstwo ludzi jeszcze dodatkowych i lekarz, i podkuwacz, i właśnie pracownicy czy okej klubu, czy totalizatora, którzy pomagają nam, te tory nam przygotowują, szykują. To jest wszystko wspólny sukces. To inaczej się nie da. To mimo tego, że właściwie jest koń, jockey, trener, wydawałoby się, że to wszystko, ale nie, to jest drużyna nic innego, nie inna niż jakaś w siatkówkę czy w piłkę nożną. Sanżar, powiedziałeś, że nie wiesz kiedy znowu trafi się taki sezon, żebyś mógł wygrać derby, a jakie masz plany na przyszły sezon? Wygrać Wielką Warszawską. Tak, na miejscu smujnie. Jak uda się. A trener, jakie ma plany na przyszły sezon 2023? No, jak on nie będzie gorszy niż tegoroczny, to już będę usatysfakcjonowany. Ale zawsze, no,
taka już natura jest ludzka, że każdy chciałby jeszcze lepiej. No i wszystko będziemy robić, żeby było jeszcze lepiej. No, staramy się zorganizować jak najlepszy zespół, bo to teraz akurat cały prawie pół roku pracy przed nami i bez tego się nie da. Muszą być jakieś podstawy duże. No i tym się teraz głównie zajmujemy, no i młodzieżą, która przychodzi, a to jest jakby fundament, zadatek na nasze przyszłe sukcesy. Dziękuję Wam serdecznie, jeszcze raz gratuluję. Dziękujemy też.